Cześć wszystkim! Mam nadzieję, że jedziecie na wakacje i że będziecie potrzebowały kilku wskazówek, jak zrobić tym razem wieczorowy makijaż. Ostatnio robiłam dzienny, teraz zrobię wieczorowy. Też wakacyjny, bo nie wymaga aż tylu kosmetyków. Co prawda już mam na pewno więcej wymaga wieczorowy makijaż niż dzienny. Chcę wyglądać naprawdę dobrze. I użyłam tylko jednego pędzla do bronzera. Mogłabym użyć powiedzmy bronzera w kremie i rozetrzeć to palcami, ale ja takiego nie mam, więc użyłam zwykłego bronzera, ciężko by było go nałożyć palcami, sobie niezłe plamy zrobiła. No i pędzel do brwi, mogłam to zrobić też kredką, ale ja lubię swoje brwi zrobione pędzlem, więc to jest już opcjonalna kwestia. Umówmy się, że użyłam jednego pędzla do bronzera. I wyszło mi coś takiego. To jest bardzo, bardzo szybki makijaż, palcami naprawdę szybko się maluje i przez to, że jest palcami, jest bardzo mocno napigmentowany właśnie. Mam nadzieję, że Wam się przyda taki makijaż i że z chęcią go odtworzycie. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak robię moje szybkie wakacyjne smoki na wieczór, to oglądajcie dalej. Dobra, to jedziemy z koksem. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteśmy gdzieś tam, po prostu na wakacjach i nagle się okazuje, że mamy szybko się przygotować na imprezy. A nie mamy wszystkiego ze sobą, mamy te kilka podstawowych kosmetyków, więc... No i nie mam czasu też bawić się z pędzlami, mamy powiedzmy tylko jeden pędzel, o! Tylko jeden pędzel i co mamy z nim zrobić? No i kombinujemy, jakby to zrobić fajny makijaż, więc pokażę Wam, jak ja bym to zrobiła. Zacznę od podkładu. Nie mam pędzla do podkładu, nie mam głębeczki, nie mam nic. Mam tylko swoje palce. Okej, cerę mam jako taką wyrównaną. Korektor nałożymy tam, gdzie potrzebujemy. Korektor zawsze dobrze mieć. Nawet nie nakładając podkładu, nigdy nie wiecie, gdzie Wam coś wyskoczy, więc dobrze korektor ze sobą mieć. I powiedzmy, że wzięłam ze sobą paletkę Oh So Special z firmy Sleek i pędzelek do brwi, bo nigdy się z nim nie rozstaję. Więc szybko sobie poprawiam brwi paletką, raczej kolorem, który się znajduje w paletce. Jakimś cudem nie zabrałam swojego koloru brun, powiedzmy, na wakacje i ta paletka uratowała mi życie, bo są w niej odpowiednie kolory. Brwi mam gotowe. Co teraz będę robić? Przypudruję na końcu. Ok, kredka. Zaczynam sobie malować oko. Mam czarną kredkę. I pokryję nią powiekę. Jakoś tak mniej więcej, skupiając się w zewnętrznym kącie, żeby było tylko więcej. Palec. I rozcieram palcem. Zauważcie, że rozcieram z zewnątrz do wewnątrz. Żeby sobie nie pobrudzić tutaj, jakbym robiła tak, to na pewno mi coś za bardzo wyjechało. A ja chcę ten kolor tutaj skupić na powiece. Drugim czystym palcem rozcieram troszeczkę do góry. To są moje pędzle, powiedzmy. Weźcie jakąś dobrą, miękką kredkę, która naprawdę łatwo się rozciera i szybko rozprowadza. Wygląda to tak, troszeczkę właśnie czarnej kredki. I teraz użyję sobie cienia tego tutaj. O, tutaj. Z paletki Oh So Special. Tu widzicie. Ten tu. O. To jest takie ciemne. Taki, bym powiedziała, oberżyna troszkę taka ciemna.
I wklepię go sobie na tą czarną kredkę. Piękny kolor, idealny na wieczór. Naprawdę bardzo ładny. Ładniejszy niż typowy czarny, jednak coś tam pojawia. Taki ładny, oberżynowy właśnie, głęboki kolor. I po prostu wklepuję sobie ten kolor właśnie na tą kredkę. Wygląda w ten sposób. Troszeczkę widać właśnie mi te linie, więc wezmę sobie jakiś jaśniejszy kolor. Powiedzmy ten tutaj taki jasny. Jest taki żółty beż. I rozetrę go sobie pod brwiami i na tym ciemnym cieniu. To mi pomoże lepiej rozetrzeć do góry. Tu mam taki kolor, który opalizuje na złoto. I jego sobie nałożę wewnętrzne kąciki w ten sposób. Z tym fioletem pięknie współgra. Bardzo mi się podoba ten efekt. Wystarczy parę razy dotknąć i dolny, i górny kącik, czy to powieka sama się praktycznie maluje. Troszkę przeciągnę na dół powieki. I troszkę tutaj. Tutaj na razie nic nie ma, więc niech tutaj coś rozbłyśnie. I teraz tak, żeby nie używać dalej pędzelków, spróbuję mały palec zamoczyć w tym ciemnym cieniu i ociupinkę rozetrzeć przy dolnej linii rzęs. Tak dosłownie kapkę. Moje smoki jest prawie gotowe. Pomyślałam, że może na wierzch jeszcze możemy dać, zabrałam ze sobą pigment w kolorze 82 właśnie z Inglota i nałożę go sobie na środek powieki. Żeby mi się bardziej mieniło, bo czemu nie? Szczerze wam powiem, że takie rzeczy i tak wolę palcem robić, więc dla mnie to mała strata, jeżeli nie wzięłam tych pędzli, powiedzmy, na urlop. A podłóg brwiowy, mam tutaj kredkę, jaki ona ma kolor? 10, Almost Famous, z Essence. I tak jak białą kredkę robiłam wcześniej, tak sobie zrobię tą. Podłóg brwiowy, ona się delikatnie mieni. Czy na wieczór będzie idealna. Możecie ją też w kącikach, ale ja wolę użyć złotego cienia tam. Już troszkę mi się mieni ten łuk. Troszkę bardziej jest podniesiony. Potrzebuję trochę ożywienia, bo cały dzień leżałam na plaży, prawda? Chciałabym. No ale, pomarzyć można. I tak. I co mi jeszcze teraz brakuje? Wytuszować rzęsy. Na pewno wzięłam swoją zalotkę. Do tego pędzli nie trzeba. Wzięłam na pewno swoją zalotkę. Wzięłam też swoją bazę pod tusz. Tą wydłużającą, którą ostatnio używam non-stop. I swój tusz do rzęs. Rzęsy wytuszowane i przechodzę do właśnie użycia mojego jedynego pędzla, jaki mam. No, oprócz brwi, no umówmy się. To jest 43 z Sephory, taki płaski, który absolutnie uwielbiam do bronzera. I nadam troszkę twarzy kształtu. Od razu lepiej się czuję. I użyję sobie teraz rozświetlacza, do którego nie potrzebuję pędzla.
To jest Highbeam z Benefit. Wieczorem chcę błyszczeć, podkreślać opaleniznę i dużo, zapewne będzie dużo sztucznego oświetlenia, więc tym bardziej, żeby ładniej się mi twarz mieniła. Zawsze troszkę fajnie łapie światło. No i na koniec użyję takiego jasnego różowego. Jak to? No, nie wiem, jak jest. Jaki jest odpowiednik lipstain? Jest taki barwnik do ust w formie błyszczyka. Wiele z Was pytało o niego ostatnio. Ja mam 3 kolory i wygrałam je w konkursie Make Up Geek i one są do kupienia w Stanach. Nie wiem, czy Tarte jest gdziekolwiek w Anglii, czy w Polsce. A to jest dość droga firma. Chyba jest w Anglii, jest. Taki jasny róż. Tak wygląda gotowy mój wieczorowy, imprezowy, wakacyjny makijaż. Błyszczący, podkreślający oczy. Mnie się bardzo podoba. Mam nadzieję, że skorzystacie. Użyłam w miarę dostępnych w Polsce kosmetyków. W miarę okej, jeżeli chodzi o cenę. Więc mam nadzieję, że wypróbujecie swoimi kosmetykami. I dajcie mi znać, czy wyszło po prostu, czy taki makijaż palcami Wam wyszedł. No nie ukryłam, że troszeczkę wprawy trzeba w tym mieć jednak, te palce, żeby były jakieś w miarę takie, wiecie, zwinne i żeby dawały radę na tej powiece. Dobra, koniec gadania. Mam nadzieję, że Wam się przyda i do następnych makijaży. Pa, pa!